Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam was na kolejny odcinek z naszej serii The Realm of Lords of the Fallen. I to co widzicie teraz w tym momencie nagrania, to jest taki krótki wstęp, który nagrywałem przygotowując się do tego odcinka, stosując się do oczywiście wszystkich waszych rad. Mianowicie jeden użytkownik napisał mi, żebym zdobył po pierwsze klucz, który znajduje się zaraz po pokonaniu bossa. Wystarczy, że zejdziecie sobie po schodach i przeskoczycie przez taką barierkę, spadniecie na posąg i tam będzie właśnie już klucz. Gdzie to dokładnie jest, pokażę to jeszcze zaraz w dalszej części odcinka, który oczywiście będzie nagrany na żywo. Ale następnie jeszcze chciałem, jeszcze po zdobyciu tego klucza trzeba cofnąć się przed w salę, na której, gdzie walczycie właśnie z bossem, tam co stał Kaslo, i musicie wskoczyć sobie na taki balkonik za taką białą szatę. Co się za nią znajduje, zobaczycie za chwilę w reszcie odcinka, który jest normalnie już nagrany, na żywo oczywiście, także życzę wam miłego oglądania. Przechodzimy w takim razie już do odcinka, który właśnie jest nagrany na żywo, w normalny sposób. To był tylko taki wstępniak, żebyście wiedzieli, co się działo przed rozpoczęciem tego odcinka. Także życzę wam miłego oglądania i zapraszam na materiał. Dobra, w takim razie znajdujemy się już teraz za szatą, przechodzimy do tej części filmów, które będę komentować oczywiście na żywo, czyli przechodzimy tak naprawdę do naszego odcinka już normalnie. Jesteśmy za tą szatą, gdzie sobie przeskoczyłem, to wam mam nadzieję, że pokazałem przed rozpoczęciem odcinka. I w takim razie rozejrzyjmy się, co mamy tutaj, bo tak naprawdę nie wiem. Wiem, że tu ma być podobno jakiś przedmiot, którego zastosowania nie znała osoba, która mi napisała komentarz. Jest to okruch jedności ducha, czyli to nie jest do końca to. Jezu, żeby się tylko okazało, że to było właściwe miejsce, do którego miałem się udać. Dobrze, że tam nie spadłem. Spróbujmy sobie to otworzyć. Użyłem również klucza, który poprzednio sobie znalazłem. I co tutaj mamy? Co to jest za przedmiot? Jest to okruch bohaterów, przedmiot fabularny. Co to takiego będzie? Nie wiem. Jeśli macie jakieś propozycje, napiszcie w komentarzach poniżej. Ktoś napisał, że podobno będę mógł to użyć podczas walki z drugim bossem. Wykorzystać to po prostu na jakimś posągu i wtedy otrzymam, znaczy będę mógł sobie wybrać jakąś fajną broń dla wojownika, kleryka lub lekkiego wojownika. Ale tak czy inaczej już myślę, że możemy stąd wrócić. Wiem, że też miała być tutaj gdzieś taka ściana, którą bym powinienem być w stanie ją wyważyć tarczą, wbiec po prostu w nią na szarży jakby i wtedy powinna po prostu się rozpaść. Ale niestety tak się nie stało, znaczy nie natrafiłem na tą ścianę. Ewentualnie kiedyś tu się cofnę. Jak tam zeskoczyć? Bo tutaj właśnie znajduje się ten klucz, który potrzebujecie, żeby otworzyć tamte drzwi. Po prostu biegniecie sprintem, naciskacie kółko, skaczecie sobie i jesteście. Tego nie będę pokazywać, bo się boję po prostu, że zginę. Chyba trochę życie się traci przez ten skok, ale już do końca nie jestem pewny, szczerze mówiąc. No i teraz, oczywiście tutaj nie ma przeciwników, bo ich sobie wybiłem, wracając się z tamtego miejsca, co rozpocząłem ostatni odcinek. Chociaż zaraz. Może gdzieś tutaj będzie ta ściana właściwie. Aha, to jest ta ściana. Serio. Patrzcie, w taki sposób trzeba było się przez to przebić. Witamy w piwnicach. Co my tutaj mamy? Mały klucz do piwnicy, przedmiot fabularny. Wow, wow. Pająki, znowu pająki, ja nie mam nic do leczenia. A może być słabo, tym bardziej, że mam bardzo dużo doświadczenia przy sobie. O cholera, ile to ma życia. Dobra. Ostrożnie. Wracamy. Nie mam zamiaru zginąć w tym miejscu. Nie teraz, za daleko już doszedłem. Znaczy będę musiał strasznie, strasznie dużo się wracać za chwilę, jakbym zginął na nim. Okej, okay. Widzę, że mnie odpuścił. A po prostu szykuje się do ataku, no to sobie przejdziemy dalej. Mogę to otworzyć? Drzwi są zamknięte, dobra, nie mam pojęcia, co tu teraz powinienem zrobić, ani w jaki sposób to otworzyć. O cholera, kolejny pająk. Dobra. Chyba speedrun to jest ostatnie, co ja bym musiał robić w tej grze, nie znając jeszcze tej lokacji. Cholera jest i zginąłem. Ale dobra, wiem mniej więcej, gdzie teraz już powinienem się kierować. Szkoda, że tracę najprawdopodobniej bardzo dużo doświadczenia. To nie było zbyt mądre rozwiązanie. Gdzie ja teraz w ogóle jestem? Nie wiem, gdzie to jest. Aha, jestem o Jezu, jestem tutaj dopiero. Teraz wyjdziemy na zewnątrz, co będzie śnieg. Będę musiał się oczywiście cofnąć tutaj do budynku tego. Będziemy musieli do zamku wejść i postarać się odzyskać nasze doświadczenie. No i damy się znowu na te pająki. Postaram się z nimi jakoś tam normalnie powalczyć. Będę musiał troszeczkę zdjąć coś z siebie, żeby robić szybsze przewroty. Czy na pewno teraz będziemy na śniegu? Stawiam... Tak, no jasne, że będziemy tutaj. Tam oczywiście później sobie pójdziemy, ale najpierw chcę poeksplorować do końca tamte piwnice, które przed chwilą sobie odblokowałem, bo widzę, że przeciwnicy są naprawdę wymagający i być może tam znajdziemy coś, co nam jakby wynagrodzi przebrnięcie przez tamte właśnie
piwnicę przez tamtą część zamku. I tak, oni mnie nie widzą. Jeszcze mnożnik mi nie maleje, to też już wiem, że on po prostu po pewnym czasie zacznie nam spadać. Ale chyba tutaj to było, nie? Teraz mam 3 potiony, to trochę będzie łatwiej. Jeśli chodzi o potiony, to też mi napisaliście, za co wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Napisaliście mi, że można zdobyć więcej potionów. Daj mi, skąd tu się wziął. Oczywiście znajdując puste butelki. Czyli tak jak w Dark Souls były na przykład fragmenty butelki Estusa, tak w Lords of the Fallen musimy znaleźć po prostu puste buteleczki i wtedy mamy więcej naszych miksturek, które oczywiście za każdym razem będą się regenerowały automatycznie. Dobra, jesteśmy w tym miejscu, co ostatnio zginąłem. Mamy też oczywiście tego okropnego pająka, ale najpierw chciałbym, bardzo chciałbym odzyskać moje utracone doświadczenie, które już widzę zresztą. Okej, okay, mamy. Tylko żeby dwa się na mnie nie rzuciły, bo to będzie trochę problem. Oj! Pięknie. No to trochę... To wybuchnie? Czy co to jest? Co to robi? Ten jak w to... Aha, dobra, wybucha po czasie. Jasne, jeszcze małego pająka z siebie potrafi wypuścić, super! Fantastycznie, a propos też broni, bo widzę, że moja broń jest naprawdę słaba. Jezus, zaraz padnę. Aha, aha, zaraz ginę, od trucizny samej. Dobra, ja się może trochę wycofam. Dotąd. Czekajcie, zobaczcie w ogóle na broń. Ja korzystam z tego toporka. Natomiast powiedziałem ostatnio, że ta broń jest słaba. To był błąd. Ta broń po prostu wymaga dużej ilości siły. Ja niestety takiej nie posiadam. Ona wymaga chyba 15, tak? Jeśli mnie tutaj pamięć nie myli. Tak, wymagana siła 15. Dopiero jak dopiero kliknę na coś, to wtedy dopiero pokażę nam wymagania, to trzeba zapamiętać sobie. I przez to, że ja nie spełniam wymagań dotyczących siły, po prawej stronie, jak widzicie, obrażenia fizyczne, to mam aż minus 29. To właśnie jest przez to, że nie spełniam wymagań dotyczących siły. Normalnie broń ma znacznie więcej obrażeń. 19 to tylko nam pokazuje, to są prawdziwe jakby obrażenia, jakie jestem w stanie zadawać tym mieczem, mając taki poziom siły, jaki mam, a mam, już wam mówię, no słaby, bo tylko 12 punktów siły mam. Dlatego myślę, że jak przyjdziemy sobie do jakiegoś już tego kryształu, do jakiegoś checkpointa, to przeznaczę aktualne całe doświadczenie na zakupienie punktów atrybutów, przeznaczę je sobie na siłę, jeszcze dwa punkciki w siłę wpakuję i będę mógł korzystać z tego miecza, który podobno jest OP, ale na razie na ten moment nie będę z niego korzystać, bo no, na razie, patrzcie, no już mam 29 obrażeń, to już jest prawie tyle co ten topór, ale nadal niestety jest mniej, chociaż może będzie się trochę lepiej sprawdzał na pająka, być może te są wrażliwe na ogień lub coś w tym stylu, zobaczymy. 29, a ten mój topór to ile było? 33 pewnie, co? Sprawdźmy. Oj. Tak, 33. Okej, to damy sobie z tym spokój. Zabiję tego pierwszego, co będzie z kolejnymi pająkami, które najprawdopodobniej tam się czają. No przynajmniej jeszcze jeden jest, bo go widziałem. Nie wiem, serio. Wow, ale najpierw muszę tego jednego zabić. Jeszcze, na szczęście mnie nie zatruł. Strasznie ciężko jest je pokonać. Dobra. To wypada też poatakować. Tak wiecie, długo tutaj nie dam rady uciekać od niego. Szybko. Małego trzeba dobić błyskawicznie. Fajnie, że dałem doświadczenie. Ciekawe, czy one się spanują w nieskończoność, bo tak można by sobie... O cholera. Tu jest jeszcze ten zarażony. Nie, no, super, po prostu super. Już ucieka. Aha, bo ja tą rękawicę teraz wziąłem. Dobra, wiecie co, może skorzystamy z magii przy okazji, żeby trochę się podleczyć. Muszę korzystać z magii częściej, bo zapominam o tym strasznie często. Magia chyba, tak jak napisał Romanow, jest nieskończona. Znaczy, mogę korzystać z magii po upływie pewnego czasu, ale to, ile razy ją rzucę, zależy tylko i wyłącznie od mojego poziomu many. Za chwilę powinien mi ten w prawym dolnym rogu obrazek się znowu zacząć świecić, powinien odzyskać kolory. Znaczy, myślę, że odzyska kolory dopiero wtedy, gdy... Jest ten pająk w ogóle. Dopiero wtedy, gdy będę miał tyle many, że będę mógł wykorzystać ten czar. Znaczy, rzucić go. Gdzie jest ten pająk, cholera? Bo uciekł i... Nie widzę go nigdzie. Coś mi tutaj z niego wypadło, zobaczmy. Co to będzie?
Zapieczętowana runa mała. Runy się przydadzą, bo można je wykorzystywać też, oczywiście dzięki waszym komentarzom to wiem, można je wykorzystywać do między innymi, o właśnie, teraz mogę użyć zaklęcia. Czyli to takie jakby nieskończone leczenie. Kiedy mamy spokój, mogę się tak w ten sposób w nieskończoność leczyć, fajnie. Ale nie będę z tego zbyt często korzystać spokojnie, bo to by naprawdę wydłużyło sztucznie gameplay. Runy wykorzystujemy do otwierania niektórych drzwi, do otwierania niektórych skrzynek, ale też do ulepszania ekwipunku, czyli tam broni, myślę, że pancerzy również. Dlatego trzeba z tego naprawdę z głową korzystać, a no to może być trochę problem z tym. Dobra. Bo trzeba, bo ja do końca jeszcze nie znam systemu gry, nie wiem, czy tu się opłaca to robić, czy lepiej... Wow! A, to jest mały pajączek, dobra. Nie mówcie, że nie mały pajączek zaraz zabije. Wow, tu jest ten duży! Myślałem, że on jest u góry gdzieś. Cholera. I ma pełne życie. Całe zdrowie ma. Ha. Dobra. Jezu. Wziąłem to? Wziąłem! Ludzka czaszka, przedmiot fabularny. Puśćmy teraz tędy może. Jak ja padnę, a padnę na pewno, to nie będzie mi do śmiechu. Dobra. Nie mówcie, że mi się udało. Tak, udało mi się chyba. Nie wiem, czy ta ludzka czaszka to było wszystko, co tak naprawdę powinienem zdobyć. Ale speedrun się udał, fajna akcja, dobra. Słuchajcie, jeśli coś tam więcej jeszcze było do znalezienia, napiszcie mi w komentarzach poniżej, ja chętnie tam wrócę. Znaczy, nie chętnie wrócę, ale w ostateczności tam wrócę. A na razie się oczywiście cofniemy. Tutaj jeszcze był kaslo za tymi drzwiami. Ale tutaj niestety nie mamy teraz przejścia, więc musimy znaleźć inną drogę. Dlatego to zadanie, które mamy w lewym górnym rogu napisane, czyli odszukaj kaslo. No musimy wykonać teraz, ale muszę najpierw znaleźć jakąś drogę, która mi umożliwi dotarcie do kaslo i odszukanie go. I wiecie co, myślę, że na chwilę zrobimy teraz krótkie cięcie i zaraz się usłyszymy z powrotem, bo tu już nagrywam jakiś czas ten materiał i nie chcę go w razie czego po prostu stracić. A po przerwie, tej sekundowej przerwie, sprawdzimy sobie te wszystkie przedmioty, jakie teraz pozdobywałem w takich niezbyt fajnych warunkach, bo po prostu uciekałem w obawie o moje życie. No dobra, jesteśmy. Zanim sprawdzimy jeszcze ten przedmiot fabularny, czyli tą czaszkę, chciałbym bardzo najpierw przeznaczyć sobie troszeczkę punkty w atrybuty. Przynajmniej dwa punkty atrybutów mi się zdecydowanie przydadzą. Damy sobie teraz w siłę na poziom 15, dzięki czemu będę mógł korzystać teraz tak już w 100% z całego potencjału tego miecza, który ma aż 55 ataku. Naprawdę sporo, zobaczcie tylko. Ten miał 37 topór, a ten ma aż 55. Obrażenia oczywiście zależą od siły, z tego co widzę, skalowany z siłą 3%, szybkość ataku 104. Zobaczmy, jak teraz będę tym atakować. W taki sposób, a mocne ataki jak wyglądają. Taki obrót i takie pchnięcie, dobra. W takim razie mam jeszcze trochę doświadczenia, które bym sobie chętnie naprawdę przeznaczył na atrybuty. Tak wiecie, żeby mieć zawsze w pogotowie, bo atrybutów nie stracę, a doświadczenie to jest rzecz taka, którą bardzo łatwo można stracić, tym bardziej jeśli no, ja tutaj eksploruję teraz jakieś zupełnie nowe dla mnie lokacje. Dam sobie jeden punkt w siłę, dam sobie... i nic sobie nie dam. Zastanowię się później na spokojnie. W punkty zaklęć sobie myślę, że coś następnie damy i zainwestujemy na przykład w szał, który już mi się chyba odblokował, chociaż jeszcze wymaganej wiary nie osiągnąłem, to ewentualnie punkt atrybutu przeznaczę sobie na wiarę i później sobie kupimy coś z tego. Dobra, ale o tym później. Sprawdźmy w takim razie teraz ekwipunek, który wam obiecałem, że zaraz pokażę. Mianowicie, to chyba w wiedzy będą te przedmioty fabularne, tak mi się wydaje, czy nie bardzo? A może nie mogę sprawdzić przedmiotów fabularnych? Ciężko powiedzieć. No, ciężko powiedzieć niestety. Gdzie to się może znajdować? Czy nie mam jakiejś lepszej zbroi? A, zapomniałem, że muszę w ten sposób to sprawdzać. To jest lepsza zbroja, aczkolwiek jest ona... znacznie cięższa, to będę chodzić w troszeczkę lżejszym pancerzu. Dalej mamy rękawice, które są też trochę cięższe, ale znacznie lepsze. To zostawię, ustawię je sobie. Dalej, to waży 0,75, to waży 2,25, ale też jest znacznie lepsze. Chociaż myślę, że sobie ustawimy to.
bo nie jest lepsza obrona. Opanowanie jest trochę niższe, nie wiem co opanowanie do końca takie robi, ale jest lżejsze. To sobie ustawimy te buty. No i tak naprawdę to by było chyba na tyle. Tu mamy jeszcze te rękawice różne, ja sobie zostawiam oczywiście to na uderzenie. Tu mamy jakieś tarcze, myślę, że sobie możemy ją ustawić, chociaż cholera, strasznie dużo waży, zobaczcie. To już będę... Nie, to już mam za duże obciążenie, nie będę mógł pewnie szybkich przewrotów robić. Zostawmy sobie w takim razie ciężką tarczę, która i tak jest lżejsza. Mikstury lecznicze niech sobie zostaną. Zapieczętowane runy mamy. O, tutaj są te przedmioty fabularne. Ludzka czaszka z zaskakująco licznymi resztkami uzębienia. Stary zardzewiały klucz i okruch bohaterów. Czymkolwiek jest ten przedmiot, można go użyć w nie jeden sposób. Jeden z nich jest związany ze starą legendą mówiącą, że w Keystone postawiono 3 posągi bohaterów nie dla ich uczczenia, lecz jako przykrywkę dla czegoś bardzo cennego. Drugi sposób użycia jest oczywisty. I ten właśnie okruch bohaterów służy nam, z tego co widziałem po komentarzu w drugim odcinku, do aktywacji posągu po walce z drugim bossem. I tam będę mógł otrzymać podobno mega broń dla wojownika, dlatego ja sobie to oczywiście zostawiam. Pierścienie, tak już przy okazji patrzę, to sobie zostawię. No te znaki sobie zostawimy, bo nie wiadomo jak to tam będzie wyglądało. Być może natrafimy na jakieś znaki po drodze. No i tak naprawdę resztę jak w punku mam, już zobaczę tylko czy mogę robić przewroty. I mogę robić, no to ruszamy w takim razie dalej. Przebiegnę sobie myślę do tamtego punktu kontrolnego, przy którym kończyliśmy poprzedni odcinek. Jednak najpierw, aha, nie porozpili się, co? Sprawdzimy sobie tylko jeszcze obrażenia, jakie będę zadawał się tym mieczem, bo myślę, że powinny być naprawdę spore. Mam taką nadzieję. O, na nich sobie sprawdzimy. Wow. Myślałem, że mnie nie widzą. Znaczy, usłyszeli mnie. O, 57. 114. Tak średnio szybko atakuje. Znaczy, mogło być trochę gorzej, ale mogły być też lepiej, no ale obrażenia to zdecydowanie wynagradzają. Myślę, że następne atrybuty sobie... O, tak mi coś wypadło. Pewnie runa kolejna. I co? Okruch energetyczny, a jednak coś innego. Coś tu... Nie, to tylko... Odór. Jakiś tam trujący, który się z niego wydziela. Dobra, nieważne. Będę musiał sobie trochę atrybutów też przeznaczyć w staminę, żeby... No nie, że dłużej i szybciej biegać, znaczy dłużej biegać, tylko aby móc jakoś tutaj, no, więcej ataków wyprowadzać, bo to mnie akurat boli. Zobaczcie, mogę tylko raz, dwa i trzy ataki wyprowadzić. Niby nie jest źle, ale już nie starczy nawet na żaden unik. I odskok od przeciwnika. O Jezu, tu będziemy musieli ze wszystkim znowu walczyć. Wiecie co? Nie, ja to serio naprawdę przebiegnę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo po drodze jeszcze jest jedna rzecz, którą mi ktoś z was uświadomił w komentarzach, niestety nie pamiętam niku. Powinienem sobie je zapisać, wiem, ale... Znaczy, zrobiłem tak, zapisałem sobie na kartce w punktach rady. Zapomniałem, że wypadałoby jeszcze napisać, kto to właśnie napisał. Następnym razem postaram się już o tym pamiętać. Chociaż nie wiem, czy następnego odcinka sobie już tak na zapas nie nagram. Więc ewentualnie od rad będę się stosować pojutrze. Bo jeden odcinek dziennie, no to pojutrze. Kurde. Teraz te obrażenia takie zadaję, że naprawdę aż miło patrzeć. Szkoda, że tak długo tylko wyprowadzam atak. Może lepiej jakbym wziął miecz w dwie ręce, co? O! Znacznie szybciej! Zobaczcie tylko, jak teraz mogłem atakować szybko. Fantastycznie. Dobrze, uleczmy się w takim razie. I chyba tutaj jest ten most. Tak, tu jest ten most, na który właśnie chciałem się udać, ponieważ zostawiłem tutaj skrzynkę. Naprawdę nie wiem, w jaki sposób nie zauważyłem tego chesta tutaj. Ale ktoś mi z was uświadomił i faktycznie tu jest skrzynia. Na prawo, widzicie? Oj. Coś nie za dobrze teraz walczę. Przyjmuję strasznie dużo niepotrzebnych obrażeń. Co mi tutaj wypadło z nich? Zapieczętowana runa, super. A tutaj? Pewnie to samo, tak myślę. A tu nie wiem, co mi wypadło. Dobra, sprawdźmy w takim razie zawartość tej skrzyni. Mogę ją otworzyć? Mogę, bez użycia żadnej runy. A w środku mamy... Wow! Symetria buty ciężkie, symetria rękawicy ciężkie, cały set symetrii. Obiecałem też, że będę pokazywać wszystkie przedmioty, cały set jaki wypada, nawet jeśli nie będę z tego korzystać. A z tego co widzę, to jest on znacznie lepszy, tylko że... No,
Waży bardzo dużo. No, jest lepszy, kurde. No nie, no ale o tyle nie, w tak ciężkim pancerzu nie będę chodzić, aż takim tankiem nie będę. Chcę chodzić w takich średnio ciężkich pancerzach, które będą mi chociaż umożliwiały przewroty, ale zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Nie mam mowy w ogóle nawet o chyba biegu sprintem, mogę tylko chodzić, żadnych przewrotów nawet nie mogę spróbować zrobić. Zawalczymy sobie, zobaczymy czy takie coś się opłaca w ogóle, no, tylko 13 obrażeń. A, nawet nie mogę atakować, nie, dobra, to bez przesady. Zrzucę to oczywiście. Wstawimy sobie ten pancerz, znaczy ten hełm. Gorącą krew myślę. A może to? Nie, niech będzie gorąca krew. Następnie okiełznane żywioły i tutaj to były też okiełznane żywioły, z tego co pamiętam. I możemy w takim razie już sobie normalnie walczyć, chociaż... Jakie sobie teraz te przewroty robię? Chyba coś źle ustawiłem. A może i nie? Nie, wydaje mi się chyba tylko. No. O, jeszcze się wbiłem w to, nie no, genialnie. Ale dobra, dwa celne ciosy wyprowadzone i tego bydlaka już nie ma, więc jest naprawdę bardzo dobrze. No, w porównaniu do tego co było, to jest niebo a ziemia, naprawdę. W porównaniu do tego toporka, naprawdę jest fantastycznie. Przede mną jest kusznik i bardzo bym chciał szybko teraz sobie przebiec to do checkpointu, czyli tutaj. Okej, okay, porozmawiamy sobie jeszcze tylko z tą kobietą, zobaczymy czy przypadkiem ja jej już tutaj... nie znalazłem tego sztyletu, którego ona potrzebowała. Wiem, pamiętam, że szukasz go. Chyba nie znalazłem, bo żaden nowy dialog, żadna nowa odpowiedź się nie odblokowała. I jest jeszcze jedno miejsce, którego sobie nie sprawdziłem, a za które chciałbym się teraz bardzo zabrać. Mianowicie jest to... A zaraz wam pokażę zresztą, tylko najpierw się zajmiemy tutaj tymi przeciwnikami wszystkimi. Ten już na hita schodzi. Fantastycznie, spróbuję się zakraść, go przebić od tyłu, zobaczyć animację. Zobaczmy czy mi się uda. Jest, udało się, patrzcie tylko. Co? Przewrócił się i wbicie. O Jezu, potrójne jeszcze obrażenie. Nie no, fantastycznie. Dzięki za to, za ten komentarz oczywiście, który miał, pamiętam, że miał dwa lajki. Pamiętam treść tego komentarza, niestety nie pamiętam kto go napisał, ale bardzo dziękuję za to, że mi zwróciłeś uwagę na to, że nie sprawdziłem ile ten miecz wymaga siły, bo jest naprawdę OP. I po co ja użyłem tarczy, bo pewnie takie się pytanie pojawi, skoro mam miecz w dwóch rękach. Ano po to, że ja lubię mieć taki, wiecie, tutaj, że w razie czego szybko się przełączę sobie. Oj, tego nie chciałem zrobić, że szybko się przełączę, no i po prostu będę mógł blokować się. No bo to jest tylko jedno kliknięcie tak naprawdę. Chociaż właściwie... Właściwie to mogę zatrzymać grę i wtedy sobie tarczę ustawić, a tak będę trochę lżejszy. Tylko pytanie, czy to cokolwiek zmieni w moim przypadku. No to tego nie wiem już. Zobaczmy. Nie wiem, czy robię szybsze przewroty. Muszę poeksperymentować trochę. Ale dobra, nieważne. Robimy cięcie i schodzimy na dół, bo tam jeszcze właśnie nas nie było. To jest chyba jedyna ścieżka, którą teraz mogę, a właściwie to powinienem obrać. Także do usłyszenia za sekundkę. Schodzimy na dół. Ruszamy. Ciekawe co tu będzie. O, jest jakaś notatka, to jest dowód na to, że mnie tu jeszcze nie było. Antanas, I've found traces of a Rogar lord that was once known for his preoccupation with the physical form. And his shield being no less than a weaponry masterpiece. That's most peculiar. As I would never have suspected Rogar to care for it. No wonder he had the most dedicated followers in all the battles he commanded. Dobrze, i teraz jak zauważyliście, możemy zejść sobie albo na dół. Wow, tego się nie spodziewałem. Albo do góry po tych schodach. O, jeszcze żyjesz. Jeszcze żyjesz. Kurde, jeszcze żyjesz. Dobra, teraz myślę, że powinien paść. Świetnie. Nie, no jak on się zblokował? To jest niemożliwe. Coraz bardziej myślę, żeby się przerzucić teraz już na lekki armor, taki, żeby mógł robić bardzo szybkie przewroty, skoro nie korzystam z tarczy. Niby mogę się blokować mieczem, ale to nie będzie zbyt opłacalne, bo będę niestety tracić zawsze troszeczkę zdrowia. Przynajmniej w walce z tymi potężniejszymi przeciwnikami. Co mi tutaj wypadło? Znaczy, co tu znalazłem? Ból jako młot, okruch odporności na magię i okiełznane żywioły na pierśnik średni. O, być może ktoś, gra mnie tutaj wysłuchała i sprezentowała mi coś lżejszego. Niestety jest to cięższe, ale znacznie lepsze i myślę, że kurde kusi, ustawię to sobie. Wow,
Fajnie to wygląda. A jak moje przewroty wyglądają? Tak samo chyba, nie? Bez zmian. Otworzymy sobie bramę, zobaczę jak tam wygląda, ale tam jest chyba przejście jakieś. To najpierw sprawdzimy sobie tą wieżę, w której się właśnie znajduje. To jest mur główny. Zaraz tam sobie pójdziemy, myślę. A nie, to jest skrót chyba tylko. No, to jest skrót, zobaczcie. Przy tu mamy ten nasz checkpoint. I możemy sobie teraz już przejść przez tą bramę. Wstępnie zejść na dół. Bo tu chyba nic więcej nie ma, tak mi się wydaje. Skrzynia, i bym jej nie zauważył. Tyle razy to przechodziłem, bym tego nie zauważył. W moim stylu. A co? Co to jest? Zabójcza tajemnica, krótki miecz i okruch odporności na ogień. Sprawdźmy sobie w takim razie ten ból. No, tutaj jest to młot, wymaga wiary, skalowanie z wiarą, więc to jest broń dla mnicha. Tutaj mam oczywiście też kostur mnicha, ale chodziło mi o ten zabójczą tajemnicę, czyli ten krótki miecz. To raczej dla jakiegoś tam łotrzyka, więc ja sobie to podaruję, będę korzystał tutaj z tej broni, zdecydowanie. I tak patrzę, czy może bym czegoś z siebie nie zrzucił i może bym wtedy nie robił jakichś szybszych przewrotów, bo miał wtedy równo 50% obciążenia. Na próbę, może zrzucę z siebie te rękawice. Znaczy w ogóle zrzucę rękawice. Zobaczę, czy wtedy będą inne przewroty. Naprawdę ciężko mi to ocenić. Ktoś może mi odpisać, jak tutaj wyglądają przewroty w Lords of the Fallen, bo trochę mi szkoda czasu, szczerze mówiąc, na te wszystkie testy, a wierzę, że na przykład niektórzy z was mogli już się bawić tutaj i jeśli macie jakieś spostrzeżenia dotyczące tego, ile procent udźwigu to się równa, jakie nowe przewroty, jaki nowy rodzaj szybszych przewrotów, dajcie znać w komentarzach poniżej, ja oczywiście sobie z tego skorzystam, bo jak widzicie, stosuję się naprawdę do wszystkich rad, także z góry oczywiście dziękuję za nie, a na razie ustawię sobie w takim razie te okiełznane żywioły. Czyli te rękawice, w których dotychczas chodziłem i zejdźmy sobie na dół. O, i mamy pająka, od których musiałem ostatnio uciekać, a zobaczymy, czy dzięki mojemu nowemu mieczykowi dam radę sobie z nim poradzić. Ja myślę, że teraz będzie trochę lepiej, a co nie zmienia faktu, że on cały czas bardzo mocno mnie bija, a ja mam mało tych mikstur. Wow, 115 aż go odrzuciło. Nie jest on jakiś wybitnie ciężki, myślę. Ale te jego niektóre ataki, jak na przykład stworzenie małego pająka, mogą być dosyć upierdliwe, szczególnie w jakiejś grupie większej. 273 punkty doświadczenia, to jest coś. Patrzcie, jak krwawi jeszcze. Fajny efekt. Dobra, rozejrzyjmy się właśnie w poszukiwaniu takich skrzyń jak ta. Co my tutaj mamy? Mam nadzieję, że w ogóle dobrą ścieżkę obrałem. Kolec, wielki młot i okruch magii. Okruchy magii, no to pewnie tam wiecie, tylko do zregenerowania many, to tam raczej coś dla maga będzie. Gdzie to jest kolec? Obrażenia fizyczne 55 plus 11, 57 plus 9, dobra. Coś tu jeszcze znajdziemy? Jakąś skrzynię? No, tyle skarbów na razie mamy. No tu nie mam. A, tu są jeszcze drzwi, dobra. Zobaczmy, czy nie będą przypadkiem otwarte. No i są otwarte. Wiecie co, za fajnie to nie wygląda. Sądzę, że tam będzie pełno tych pająków. Co to jest? To nie są ci zwyczajni zarażeni, bo mają znacznie więcej życia. Pamiętajcie, że jeszcze mogę przejść przez tamtą bramę. To... co tam był ten... drzwi zamknięte. Aha. Przestań ryczeć. Czy to nie jest ten sam, którego przed chwilą zabiłem? Coś mi się chyba wydawało. Tylko ciekawe, czemu oni czasami wydają dźwięki po śmierci. No, to jest trochę dziwne. Ale jeszcze, że chyba żadnego patcha nawet nie było, a to gra wchodzi w takim razie na pierwotnej wersji. Zewnętrzne przejście, tutaj tylko żebym nie spadł. A, też była taka rada, żebym zawsze patrzył w dół, bo nie zawsze tam jest przepaść i śmierć, a czasami znaleźć można coś ciekawego, jak na przykład to. Ten skok to by było samobójstwo, tak myślę, dlatego chyba powinienem tam najpierw wskoczyć, po tej belce przejść i tutaj, a następnie z tego dopiero tutaj zeskoczyć. Nie wiem, czy nasz bohater potrafi się wspinać, jeśli tak, no to trudno, nie zdobędę tego. Nie będę ryzykować gry na tym etapie, na którym się w tym momencie znajdujemy, ale myślę, że to raczej by było głupie, jakbym tam spróbował skoczyć i bym zginął najprawdopodobniej. Kurde, znowu kusznik.
Jeden cios. Tutaj. Niepotrzebnie tak, kurde, zauważyłem, że tracę to życie. Już muszę być trochę bardziej uważny. Tam będzie z jakiegoś okna, zeskoczymy sobie i będę mógł tutaj przejść po ten skarb. Drzwi zamknięte? Można sobie... Nie? Gdzie ja teraz powinien pójść? To jest dobre pytanie dopiero. Dobra, jeszcze może się cofnę. Zaraz się okaże, że w ogóle mnie tutaj nie powinno być. to bym się wcale nie zdziwił w sumie. Ten skok to jest na pewno samobójstwo. Na pewno, ale kusi, żeby to zrobić, ale nie zrobię tego. Chyba tu nic więcej nie było w takim razie. Kaslo powinniśmy znaleźć. Ja właśnie nie wiem, czy cholera, ja go gdzieś nie ominąłem przypadkiem. Myślałem, że to była skrzynia. I po prostu za daleko nie poszedłem fabularnie. Cofniemy się tylko jeszcze do tego naszego checkpointu, do tej kobiety też. Być może ten sztylet, który właśnie znalazłem, należy do niej i właśnie może o to jej chodzi. Jeśli tak, to przejdziemy sobie dalej. Pewnie dalej znajdziemy jakiś klucz i dopiero tutaj będziemy mogli się cofnąć. Jeśli nie, to jestem w kropce i nie będę wiedział, gdzie iść. Zakończymy odcinek, ja się trochę zastanowię poza odcinkiem, gdzie pójść. I wtedy rozpocznę nagrywanie kolejnego. Także chwila prawdy, teraz. Nic więcej tu mi się nie pojawiło. Niestety wychodzi na to, że albo coś przeoczyłem, albo jestem poważnie w kropce. Albo właściwie może jednak nie. Przecież sam to mogłem sobie otworzyć, jak widać. Dobra, wiecie co, tak czy inaczej, ja się cofnę teraz tutaj na spokojnie do naszego kryształu. Zakończymy dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie oczywiście o ocenie, pozostawieniu łapki w górę, pozostawieniu komentarza, piszcie rady, piszcie oczywiście o wszystkim, co tam pominąłem. Pamiętajcie, że rad zastosuje się dopiero najprawdopodobniej pojutrze, czyli w następnym jeszcze nie odcinku, dopiero po tym kolejnym. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków i do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, pa pa!